No dobrze, witam serdecznie najbardziej spoko prelegentów tego dnia. 2019 Forum IAB. Witam panowie serdecznie, dziękuję, że do mnie dołączyliście. Najpierw breaking news będzie i od niego zaczniemy. Będę za niecałe dwa tygodnie ojcem. Co za tym idzie? Gratuluję, współczuję. Co za tym idzie? Potrzebuję od was trochę porad. Co do tego, jak będzie wyglądał ten internet, jak moje dziecko będzie miało 20 lat i co powinienem zrobić, żeby one się w tym internecie bezpiecznie poruszało. W rozumieniu twoim bezpieczeństwa. Tak? W rozumieniu mojego psychicznego bezpieczeństwa i jego bezpieczeństwa. Bo dziecko będzie jak w raju, tak? W rejonach, tak, zawsze. Gdzieby tylko nie trafiło. No bo teraz mamy pato streamerów, mamy bardzo duże, niskiej jakości treści. Jak to będzie się rozwijało? Czy możecie trochę powróżyć? Ja bym może tylko zaczął od pierwszej rzeczy, która jest w Polsce nieporozumieniem, od kiedy internet wszedł. Otóż w języku angielskim mamy web i internet. I to są dwa różne światy. Mhm. Internet to są kable, a web to jest to, co widzimy. Tak? W języku polskim jest bardzo ubogo, bo to jest jeden wór. Tak? I teraz jak mówimy o uzależnieniu dzieci od internetu, to nie od kabli. Nie. Tak? W związku z tym tu powstaje cała masa nieporozumień. Jeśli chciałbyś ogarnąć swoje dziecko w najmłodszych latach, tak, żeby nie mieć później z nimi problemu, łatwo nie jest, ale pierwsza rzecz to taka, że nie powinieneś się buntować przeciwko temu, że dziecko kłamie. Okej. Okay. Do 7 roku życia mniej więcej, tak twierdzą amerykańscy uczeni. To jest jeszcze okej. Okay. To jest bardzo okej, okay, bo to jest jeszcze rozwojowe, że dzięki temu IQ rośnie, tak? Okej. Okay. I to nie ma nic wspólnego z moralnością. To jest po prostu rozwój umysłowy dziecka. Powyżej tego wieku zaczyna się problem, tak? Bo już wchodzą nasze normy moralne i tak dalej. Już powinno dziecko wiedzieć, że jest to nie w porządku. No ale w internecie jest z tym różnie. Pewnie będzie miało fejkowe tożsamości, będzie oszukiwać, że ma 15 lat, żeby się gdzieś zarejestrować, więc to standard, którego nie zmonitorujesz. Są jakieś badania co do tego, ile fejkowych tożsamości obecnie w proporcji do ludzi rzeczywistych, użytkowników webu mamy? Nie wiem, ile jest co do liczby kont, ale jak kiedyś robiłem, szukaliśmy danych na temat botów w necie, to wyszło, że już chyba w zeszłym roku ruch robiony przez boty był większy niż ruch robiony przez ludzi. Więc, a te boty to między innymi są boty na Twitterze, Instagramie i tak dalej. Instagram. Prezydent Stanów Zjednoczonych, nie powiem jak się nazywa, żeby nie było, ma, na Twitterze ma 3/4 fejkowych kont. Okej. Okay. To mówi trochę o skali tego, jak jest. Zakładam, że na Instagramie może być trochę gorzej. Dobra, to pomówmy w takim razie o tym, jak te fałszywe konta, jak te boty wpływają na... Jesteśmy na konferencji marketingowej, więc na życie marketerów i na nasz zawód, jak powinniśmy, czy powinniśmy to brać pod uwagę jakoś w naszym... KPI-e pięknie wyglądają, bo mnie to wszystko idzie do góry. Ostatnio była nawet fajna wrzutka dotycząca sprawdzenia przez pewien oprogramowanie kont influencerek polskich, więc między innymi wyszło, że MaFashion ma chyba połowę followersów takich, delikatnie mówiąc, szemranych. Jest trochę taki skandalik w świecie, więc zaczynają się ludzie temu przyglądać. Marketerzy chyba też już widzą, że tacy top influencerzy, że mają dużo tych różnych obserwujących obejrzeń, to może nie do końca jest zgodne z prawdą, więc powoli się to będzie weryfikować, tak jak viewability reklam, tak? Tak, tylko komu na tym zależy, tak? Zależy na tym na pewno tym, którzy produkują te treści i chcą pokazać, że są duzi, mają więcej użytkowników, więcej obejrzeń. Marketerom z kolei będzie zależało, żeby to były prawdziwe, więc to będzie zawsze taka trochę wojna. Jakiś sposób audytu na pewno będzie się pojawiał, chyba że ci produkujący treści w jakiś tam sposób dogadają się, że mają jakieś standardy, których przestrzegają. Tak jak są standardy IAB co do wyświetlania reklam, jakieś tam duże firmy przystępują do tego, że okej, w jakiś tam sposób to mierzą, to być może tak samo będą weryfikowane konta. Czy to będą standardy influencerów? Albo standardy, które konto jest prawdziwe, tak? Ale to ciężko jest to pewnie porównać, taki Instagram z Facebookiem, z TikTokiem, z czymś tam jeszcze. No ale pewnie coś trzeba będzie z tym kiedyś zrobić, bo skala tego już na pewno teraz jest zatrważająca. No dobra, to w takim razie spróbujmy to podnieść trochę. Co powinni marketerzy robić, żeby... Może rozdzielmy. Podnosić jakość treści, bo mówiliście dużo o tym, jaka jest jakość treści online obecnie. Co marketerzy powinni robić, żeby te treści były wyższej jakości?
tym samym, żeby edukować może trochę. Trochę już robią, bo zauważ, że były te bojkoty dużych firm, na przykład bojkotowały YouTube'a, jak był ten skandal, że pojawiały się tam dużo filmów nieodpowiednich dla dzieci, rekomendowanych dzieciom, że pojawiły się fake newsy, że algorytm YouTube'a promował przez pewien czas bardzo mocno te wszystkie fejkowe filmiki, jakieś teorie spiskowe, czy jakieś antyszczepionkowców, tak więc zaczyna się ta weryfikacja, bodajże Procter, ktoś jeszcze wycofał się do czasu, aż nie będzie w tym porządku, więc to taki ruch moim zdaniem może to spowodować. Czyli wycofywanie się z mediów, gdzie ewidentnie widać, że treści są generowane sztucznie albo algorytmy są takie, że po prostu złe rzeczy podsuwają użytkownikom, bo to nie jest tylko problem Face'a czy YouTube'a, to jest problem każdego serwisu, który chce pokazać, mam dużo ludzi, dużo odsłon i dopóki nikt nie wnika, jak je generuje, to jest fajnie. No właśnie, dopóki nikt nie wnika. Ale... Także marketerzy na szczęście zaczęli. Zresztą tak wspominany tam był raport o patostreamie w internecie, też było przecież okrągły stół, gdzie byli wydawcy, tak, marketerzy bodajże też i influencerzy, którzy poinformowali jakiś czas temu Rzecznika Praw Obywatelskich o tym zjawisku, jakieś takie podpisane porozumienie, że takich treści unikamy, je tępimy w internecie, więc powoli zaczyna być taka świadomość, że wszyscy jesteśmy jednak odpowiedzialni, wykładając pieniądze na reklamę i ci, którzy hostują te treści za to, jakiej to jest jakości i warto zacząć jednak tego pilnować, nie kryjąc się z tym, że jest to jakaś cenzura, więc może nie dotykajmy. No jednak trzeba. Z drugiej strony każdy z nas jest z jednej strony pracownikiem, z drugiej strony rodzicem, ojcem, dziadkiem i tak dalej. To też to double morality wchodzi w grę, kiedy będąc pracownikiem śrubujemy te rekordowe liczby, ilości i tak dalej, a wracając do domu pilnujemy, żeby coś naszemu dziecku nie zaszkodziło, tak? Tak. No double to morality. Jest podwójna moralność, tak. Tak. Dobra, pomówmy w takim razie trochę o trendach, może ogólnie w kontencie, bo można mówić ogólnie o kontencie. Mamy wideo, influencerzy są bardzo, bardzo mocnym trendem ostatnimi czasy. W którą stronę co przewidujecie, że będzie się działo, jeżeli chodzi ogólnie o treści online? Co będzie następnym trendem? To jest przerażające. To jest przerażające, mogę, tak? Jeśli mogę powiedzieć, o czczące jako takie. Tak? I tekst się pisalnym, a nie obrazkach i tak dalej. Doszliśmy do ściany praktycznie, tak? I ja mam dużo do czynienia z redakcjami, które staram się przekonać do tego, żeby jednak nie ulegały modzie i nie ulegały też swoim przełożonym i nie pisały dla sześcioklasistów, tak? Czyli bo to jest zasięg, ale... Darujmy clickbaity. Znaczy w ogóle słowo pisane coraz bardziej wymiera, a słowo pisane w wersji skomplikowanej to już w ogóle. Nie ma szans. Ma problem. Czytamy obrazami, to jest główny przekaz, tak? Uproszczonymi obrazami. I to muszą być jeszcze uproszczone. Jest taka zasada internetowa, don't make me think. Tak. I wtedy to zadziała, tak? Więc nie mówmy o zdaniach złożonych. W Polsce na przykład słowo czterosylabowe jest nie do przeczytania ze zrozumieniem i tak dalej. A zdanie, które ma więcej niż chyba 20 wyrazów, jest percepcyjnie niedościgłe. Więc dochodzimy do dna, jeśli chodzi o to. Ale jest jakaś szansa, że się odbijemy do tego dna? Bo przerażacie mnie, panowie. Takie rzeczywistości tak jak wspomniałem. Tak? Wiesz, my jesteśmy starej daty też, więc my mamy trochę tak. Bo kiedyś jesteśmy z czasów, kiedy content tworzyli dziennikarze. Dokładnie. Więc jakby to było odgórnie pilnowane, a od kiedy content może tworzyć każdy i publikować każdy, to z automatu nastąpiła tabloidyzacja wszystkiego. Nie tylko mediów drukowanych, czy tam telewizji, która gani za oglądalnością, reklamami w związku z tym, ale też internetu, radia i tak dalej. Wszystko jest jak najprostsze, bo tego chce większość. To szansa jedyna jest taka, że nadal nie będą grupy, które niszowe, które będą ceniły jakiś bardziej intelektualny przekaz i liczę na to, że też będą marki, które będą się kierować do tych grup i będą w związku z tym też promować bardziej ambitne, bardziej skomplikowane treści niż papkę. Ja kiedyś w swoim życiu zawodowym popełniłem grzech i stworzyłem z przyjacielem serwis informacji pozytywnych. Okej. Okay. No. I czekaliśmy na reklamodawców. I nie dotrwaliśmy. Nie dotrwaliście? Nie. Istnieje serwis? Nie istnieje. Nie, było kilka takich prób. Nie da się po prostu. To nie jest to medium. Good news is no news cały czas. No. Więc jak nas pytasz, czy podchodzimy pozytywnie do tego, co się dzieje, no to widzisz, taka jest rzeczywistość. No my jej bardzo nie przerysowujemy, tak? Nie, no ja sobie zdaję sobie sprawę, że nie przerysowujemy. Ja się zastanawiam bardziej, no to jak można... Co możemy podpowiedzieć marketerom, żeby to mimo wszystko odbijać się od tego dna? Wiesz co, ja jeszcze tylko wtrącę jedną historię z życia, tak?
Otóż miałem taką sytuację, że przyszedłem z dziennikiem do pracy, gdzie w pokoju mam samą młodzież. Jeden z młodzieńców zapytał mnie, co to jest. Tak. Więc ja mówię, że to jest gazeta, tak? Co ty z nią zrobisz? Więc mówię, zawinę kiełbasę, no bo tak się kiedyś robiło, tak? I dałem mu do powąchania, mówię, zobacz, czym to pachnie. On mi śmierdzi drukiem. Więc te światy się bardzo różnią, tak? Ja dla mnie druk pachnie jeszcze. Wchodzimy do księgarni i tak, i to działa, tak? Wchodzimy do biblioteki i to działa. Więc też musimy zrozumieć to, co się dzieje, w którym kierunku idzie. No, buntować się trzeba, ale są takie procesy, na których nie zatrzymamy. No dobra. To, co marketerzy mogą zrobić, to już tak jak mówiłem, pilnowanie, gdzie przekaz się pokazuje. Kiedyś to było proste, bo niektórzy mówili wprost, w tej stacji telewizyjnej nie chcę, w tej gazecie nie chcę, bo tam są prymitywne rzeczy i to mi nie licuje, bo jestem poważnym bankiem. No ale w internecie, jak się pojawiał automatyczne targetowanie, remarketing, programmatyk, to już nikt nie kontroluje, gdzie się to wyświetla. Podstawowe możliwości ograniczeń. No, tak, ale to jest maleńkie, więc dopóki tutaj nie będzie online takiego wymogu, to niestety te dziwne patotreści, clickbaitowe treści będą generować odsłony, będą generować tani zasięg, no i niestety dopóki nie będzie jakiegoś sposobu wywalania tego z media planów, bo marketer powie, ja nie chcę poniżej pewnego poziomu, żeby moja reklama obok się pojawiała, no to niestety to nadal będzie zarabiało pieniądze. To nawiązując do tego, jak racjonalnie myśleć o KPI-ach, żeby generować ten wzrost, ale żeby robić to bezpiecznie dla swojej marki? Mhm. Ostatnie pytanie, ciężkie na koniec. Bardzo ciężkie. To chyba trzeba niestety zapomnieć trochę o tych KPI-ach takich tradycyjnych i wrócić trochę do tych zasad, które są w tradycyjnym biznesie, który już przeszedł na tą modę na B-Corpy, które miały pewne, okej, rosną, ale z jakąś tam misją, z jakimś przestrzeganiem pewnych zasad, tak? Nie rosną w nieskończoność. Założenia też nie są na przykład duże, bo B-Corpy często są dosyć małe, niszowe, bo kierują się do jakiejś grupy, dla których jakiś temat jest ważny. Ale na przykład są koncerny, które zaczynają kupować takie B-Corpy, bo stwierdziły, że lepiej jest mieć kilkadziesiąt małych marek, ale z jakąś misją i każdy z grupą zagorzałych klientów, którzy popierają tą misję, niż jedną dużą markę pustą, która jest wszędzie, jest o niczym. Tak. Więc być może to jest jakaś przyszłość też dla marketerów, żeby rzeczywiście szukać marek z misją, robić takie sobie małe marki czy firemki z misją i faktycznie znajdować sobie na to klientów, bo podobno młodsze pokolenie bardzo patrzy na tym, co stoi za marką i odkrywają fałsz. Więc jeżeli taka jest prawda, to ta weryfikacja po stronie marketerów będzie następować. No to optymizmu na koniec. No to optymizmu. Ja dorzucę swoją. Będę optymistycznym ojcem. Tak jest. Nie zakazuj za dużo. Nie zakazuj. I próbuj zrozumieć. Nie zrozumiesz każdego szczegółu, bardziej przekażesz zasady. I bądź spoko wtedy na dokładnie, prezent. Dokładnie. No dobra, tym pozytywnym akcentem będziemy spoko. Dziękuję wam serdecznie za spoko wywiad. Dzięki.